Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w Galerii SOA i witam najczulej, najpiękniej Martę Kliszewską. Dobry wieczór. 10-15 lat czekałem na tę rozmowę i wreszcie się udało. Ile musiałem przejść dróg i miejsc, żeby się spotkać z cudownym człowiekiem, z cudowną kobietą. A wystarczyło zadzwonić, ale ja tak się wstydzę. A i teraz jestem zawstydzony. Ale też ucieszony tak naprawdę, że spotykamy się w pięknym miejscu na Grzybowskiej 12/14, ale też anturaż Twoich prac i nie ukrywam, że miałem wpływ na to, które prace będą wisiały i bardzo się cieszę, że one wyglądają cudnie i pięknie też w tle tego miasta, które jest w ruchu i myślę, że Państwo to zauważycie w obrazku. Martyno. Otulmy się sztuką, otulić się sztuką. Świat jest w COVID-zie, ale też świat żyje świętami Bożego Narodzenia. Czujesz te święta? Jeszcze nie. Chociaż wczoraj 3 godziny robiłam bombki, więc myślę, że już się Co to znaczy, że robiłeś bombki? W swojej pracowni? Nie, nie. Robimy rodzinnie. Przygotowujecie się? O Jezu, jaki pragmatyzm. Nie przygotowujemy się do świąt naszych, tylko robimy bombki dla innych. Dla innych. Czyli jakiś, a tym samym spędzamy tak miło czas razem. Ty i twój mąż. Dziękuję no bardzo, ta rozmowa jest skończona. Dziękuję bardzo. A przygotowujecie je dla kogoś? Tak. I potem przekazujecie te bombki? Tak, tak. A komu? Czy jako niespodzianki? Tak. No tak, bo przecież rozmowa dzisiaj jest otulić sztuką. Dobrze, ojej, to może ja za rok, za dwa, za trzy, do 10 jest szansa, że może też zadzwonisz do mnie. A powiedz mi proszę, czy sztuka jest dobrym przedmiotem, dobrym przedmiotem, to brzydko brzmi. Wspaniałym materiałem, antidotum, ale do tego nie, żeby się obdarowywać. Absolutnie. Lubisz otrzymywać sztukę? Bardzo. Chociaż sztuka jest bardzo subiektywna i trzeba mieć rzeczywiście odwagę, żeby podarować komuś coś. No właśnie, to jest gust, przydatność, tak. Użyteczność. Poza tym ja wychodzę z założenia... Czy znajomość po prostu osoby i dlatego... Ja wychodzę z założenia, że to nie my wybieramy dzieło sztuki, tylko dzieło sztuki wybiera nas. To jest już znane i wyświechtane? Nie, ładne zdanie, ładne. Tak sobie pomyślałam, że właśnie będę się trzymała tego. O zwierzętach na przykład, prawda, że idziesz gdzieś tam tak, i też oczywiście. Wybiera zwierzę podobno, nie? No więc tak. Ze sztuką jest tak, rozmawiałam z Tomaszem Dominikiem i tam parafrazowałem słowa Brandstettera, że książka nieczytana płacze i sztuka, która nie ma odbiorcy też łucze. No, coś w tym jest, prawda? A jednak ja uważam, idąc za ciosem tego mojego zdania, powiedzenia, wyboru. To uważam, że właśnie te obrazy, nawet jak długo czekają, one czekają po coś. Ponieważ później znajdują tego, w ogóle nie tylko obrazy, każde dzieło sztuki, znajduje tego jedynego człowieka. Jest właśnie przez to, że jest tak subiektywne, nie może podobać się wszystkim. Więc jak z prawdziwą miłością, kiedy znajdziemy tego najukochańszego, czasami trwa wiele lat. A jak malujesz swoje obrazy, tutaj mamy kwiaty, prawda? Tak. To są kwiaty, prawda? To myślisz o jakimś takim wyimaginowanym... Nie myślisz o wyimaginowanym odbiorcy? Nie. To o czym myślisz? Zatapiam się, jestem w jakiejś takiej... euforycznej ekstazie. Często się łapię na tym, że się uśmiecham. Czyli wprowadza cię w dobry nastrój. Tak, wprowadza mnie i odrywa zupełnie od rzeczywistości. Czyli praca połączona z pasją daje szczęście, prawda? Tak. Tak dla mnie jest absolutną terapią. A święta, które spędzacie razem, jak już rozdacie te swoje bombki, to święta, w których mówimy o osobie, która może być przypadkowym gościem. Jest ten talerz pusty, prawda? I możemy wspominać swoich bliskich, którzy odeszli, ale możemy też marzyć o tym, żeby ktoś przyszedł. Czy masz taki
czy mogę cię zapytać i szarżować, pytając się, kogo chciałabyś zaprosić z artystów na przykład do takiego stołu? Chciałabym zaprosić Rafała Olbińskiego. I masz to, załatwię ci to. Tak, ja sobie załatwię sama. Czyli masz też do niego numer telefonu? Niedawno prowadziłem z nim rozmowę. Z moją miłością, drugą. Ale niestety ja spędzam wszystkie święta na Śląsku. Ponieważ pochodzę ze Śląska i przez całe te moje 47 lat spędzam je na ulicy Rybnickiej w ogromnym domu, do którego zjeżdżałyśmy się razem. Moja siostra mieszka we Francji, więc miała troszeczkę dalej. I całymi rodzinami tam się zjeżdżaliśmy. A w tym roku moi rodzice z tego domu przeprowadzili się na 60 metrów i nadal zamierzamy się tam spotkać. Ojej, także to będzie niesamowite. Całą gębą. Tak. Powiedz mi, bo na pewno ci, którzy nas oglądają, nie wybaczyliby mi tego pytania, gdybym je nie zadał. Teatr czy malarstwo? Na pewno zadaję ci to pytanie, ale warto przypomnieć. Teatr czy malarstwo? I jedno i drugie pewnie, co? Teraz to wspaniale się dopełnia, bo gram monodram o malarce. Myślę, że jest to moja najlepsza i najpełniejsza rola, dlatego że nie muszę za wiele udawać. To znaczy życie Fridy Kahlo, o której historię opowiadam, było bardzo trudne. Bardzo. Którą reżyseruje twój mąż. Tak, powiedzmy. I napisał. Frida Kahlo w swoim życiu wiele cierpiała, więc tutaj jest potrzebne to aktorstwo, żeby wzbudzić w widzach uczucia, które pozwolą im się wzruszyć, które pozwolą im na tę chwilę na jakieś takie głębsze przeżycia. Ale jeśli chodzi o powieściach, o malowaniu, no to po prostu płynę. Czyli połączyłeś i przyjemne z przyjemnym. Tak, no. Prawda? W taki zupełnie naturalny sposób. To ładne. Tak, to czuję takie spełnienie i takie posłannictwo też. No bo Frida Kahlo jest znana na całym świecie, w Polsce też, ale jeszcze zdarzają się osoby, które nie znają jej twórczości, nie znają jej życiorysu, nie wiedzą, jak wielki wpływ miała na nasz los, nasz kobiecy los, bo przecież była nieprawdopodobną prekursorką kobiecej wolności w wypowiedzi, jak i w sztuce, tak i w życiu. No taki totalny outsider, prawda? Tak, totalny. Walki o wolność psychiczną, o niezależność. Także tutaj ale mamy jakim i to zawdzięczenia. Ale jakim kosztem? Tak, ale to zawsze. Wielkie idee rodzą się zawsze w bólach. Wielkie idee są przekazywane też czasami z wielkim trudem. No, tutaj to się czyli, tak akurat... Czyli powiedzmy sobie szczerze, że gdybyśmy, bo do tego też zmierzam i zadaję każdemu naszym dzisiejszym gościom pytanie, że jest ten czas wolny między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem czy Sylwestrem, no to jest czas, kiedy możemy spowolnienia, możemy sobie pozwolić na więcej kultury. Chociaż ta kultura powinna być przez cały rok, codziennie. A że zapraszasz do teatru i do galerii? Uważasz, że ten czas taki spędzony pewnie, jest czasem? Każdy czas jest dobry. Fajnym tak, czasem? Tak, tak. Jeśli zdarzają się w tym okresie świątecznym jakieś niesamowite spotkania, zdarzenia, to one są tym bardziej dla nas ważne, bo mamy te chwile, żeby na dłużej przystanąć przy takich... Jak człowiek jest wyczerpany, to nagle może złapać trochę takiej energii. Przyznam ci się, energii. Że przespałam się raz w operze. Ja uwielbiam operę, uwielbiam po prostu. Raz ale wiesz, się zdrzemnęłam. Ale wiesz, że ja wiem, też czasami to robię. Ale ja czasami idę specjalnie do kina, żeby się wyspać. Nie, do kina nie. Naprawdę, bo nie trwa się tak długo seans, ale opera czasami 3,5 godziny. Czyli gdyby ktoś chrapnął na twojej sztuce, to nie oznacza, że nie jest zainteresowany. Moja sztuka jest dosyć krótka, godzina 10. I staram się dosyć ekspansywnie tych ludzi wciągnąć w swój świat, tak żeby po prostu, jak ktoś napisał, wbija w fotel, to tak żeby nie oddychali, to wtedy nie zaczynają chrapać. Trudno przy tobie i przy Frydzie usnąć, to prawda. Trudno było. Tak, dramaturgia prawda. Jest tak ułożona, że co jakiś czas jest przebudzenie. Tak, tak. Złamanie. Hej, Diego! Tak.
I od razu wszyscy podskakują. A jaka jest muzyka? Bo w filmie piękna. Była wspaniała. Igor Przebindowski napisał specjalnie do tego przedstawienia muzykę. Tak, oczywiście jest to na styl meksykański muzyka, bardzo piękna. Czyli bardzo energetyczna, jak twoje obrazy. Tak, one też. Przecież są szalenie energetyczne. Oczywiście, kolor nie leczy, kolor... Kolor jest czymś najpiękniejszym, co odkrywam. W malowaniu spotkania kolorystyczne mnie fascynują. A ponieważ, one wytwarzają ten uśmiech na mojej twarzy. A ponieważ właśnie jesień i zima jest taka, że dzień jest krótki, a noc jest długa, to kolor nas obroni, prawda? Tak, nie lubię zimy, nie lubię ciemności. Zamieszkajmy. Ja zupełnie się tutaj nie nadaje. Tak, ja jestem razem. W poczekalni, ja zamierzam się wyprowadzić. Zbona? Zadzwoń do mnie wtedy. Będę codziennie dzwonił do ciebie, teraz obiecuję. Zresztą umawiamy się na dłuższą rozmowę, dobrze? Dobrze. Zgodzisz się? No pewnie. Proszę Państwa, a teraz wysłuchacie życzeń. To zobaczcie, jak brzmi jak orędzie świąteczne. Życzeń i pozdrowień dla widzów, dla twoich fanów, ale dla tych, którzy przychodzą do galerii i do teatru. Poproszę. Kochani, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam przede wszystkim zdrowia. Teraz jest nam bardzo potrzebne, więc przede wszystkim zdrowia. Ale życzę Wam też chwili spokoju, refleksji, zadumy i życzę Wam oczywiście, bo nie byłabym sobą, koloru. Kolor może być na ścianach, ale życzę Wam, żebyście poszukali go w sobie. Jeżeli będziemy kolorowi dla innych, ten kolor będzie nas otaczał i będzie nam sprawiał radość. Życzę Zamotałam się? Bardzo ładnie. Życzę Martyna Kliszewska, cudowna, wspaniała. Wspaniała, cudowna. Umawiamy się na kolejne rozmowy. Jeszcze nas Państwo będziecie mieli kiedyś dosyć, ale nie tym razem. Martyna Kliszewska była gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję.